Jeżeli zebranie przegłosuje Rada Słowacka, to możecie coś zrobić. Natomiast powiem szczerze, że po dzisiejszym zebraniu my się tutaj z panią burmistrz zastanawiamy. Czy jeżeli damy takie kamienie, które da się podnieść i rzucić, czy one tu mogą być na wolę rzucone, przyłożone, bo słyszę, że rzucają się kamieniami. Także to by było cięższy. Nie, panie burmistrzu, jeżeli się nie dacie, to chcecie się pozbyć tej drogi, przepisać ją na mnie i wszystko w porządku. Ja sobie wtedy będę utwardzał, bo będzie moja, a nie żebym waszą drogę utwardzał i właśnie te kamienie włożę, ale nie to, jak będzie pan wracał, to proszę zobaczyć, czy tam nie leżą kamienie z gór przywiezione. No. Ja zachęcam, żeby kiedy jak będzie w Rybnicach stąpili do mnie w tej sprawie. Weźmy, popatrzymy jak ona prawnie jest, czy ona jest rzeczywiście w użytkowaniu gminy, czy ona jest tylko publiczna, narysowana, a jest wasza własnością, czy no, była na to sprawdzi, się bo, obraza, że nie bo to jest ta, co ona ma być jeszcze... Kasinionowy była? Nie. No to ta lebryka ona jest gminna. Ja już nią nie jeżdżę. No to co chcesz, ale wasza jest to. Ale to my wam daje. Ja jeszcze nie rozumiem, są jakieś pytania, że nie związane, bo ja na 15 przebyłem. No dobrze, ale nie będzie karnie. Nie ma jakichś, jeżeli by były jakieś podane czy coś na stronie internetowej, jest to tak podobne, że się ze mną kontaktować. Także dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchamy i tak słucham i tak no, wypowiem się. Jest taka sytuacja, że tutaj budaki kowalowe robią sobie skróty, jeśli chodzi o przewóz drzewa. Bo taki składzik ma około 45 ton i jeśli to drzewo jest wiezione do Woli Lubeckiej, to w porządku, on tu jedzie od drogi powiatowej i skręca tam w kierunku kowalowy. Jeśli to zostawi, powiedzmy, u Łatka, czy u Łęka, czy tam u kogoś tam jeszcze, no dobra, bo przywiózł to do Woli Lubeckiej. Ale jeśli jedzie facet i przejeżdża przez całą Wolę Lubelską, Joniny, do Kowalów, bo ma ponoć źle skręcić w Kowalowie pod remizą i on jedzie takim składem, to jak w dniu dzisiejszym, znaczy w dniu na wiosnę, no to wypadałoby czasem może tą fakturę popatrzeć. Wydaje mi się, że ten facet z Woli pochodzi. Nie, to właśnie... Nie, tylko proszę państwa... Nie, to nie chodzi o to, żeby to... Jeżeli przepisy sądu jest sumione, czy w kodeksie wykroczeń, czy w innej ustawie, dotyczą wszystkich. Czy mieszkańców danej miejscowości, czy mieszkańców danej miejscowości, której nie lubicie. I nie ma tak, że po prostu tych, żeby policja karała, czy tych nie karała. Ale zaraz. Ale proszę bardzo, panie sytuacja taka, że tam jest droga o większej ilości. Jeśli można jechać na Rybnice, bo jest droga powiatowa, o to czemu ma bliżej, tym bardziej jeszcze bezczelnie wraca. Jeżeli na przykład będzie taka informacja i patrol policji tam spotka takiego i takiego, to też ukara na przykład pana czy pana, jak pan w tym czasie też będzie jechał, prawda? Bo przepisy są jednakowe dla wszystkich. No i są, ale to mówię, że logika podpowiada, że jeśli faktura jest na Lubcze, na Budakach, czy gdzie, to wypadałoby, żeby gość pojechał drogą, która jest... Powiatową, ale... Tak, czy nie? No ale jeżeli ma docelówkę i jest mniejszy tonaż, to zazwyczaj to nie ino w kraju, no na zagranicą każdy policjant czy tam jakaś no ale to już służba, powinien być nie, nie dotyczy zamieszkania. No ale jeżeli mam rozładunek, to pan gdzie ta droga jest? Z drugiego sądku to potrzeba po prostu. Ale mówię tutaj jak pani wiceburmistrz mówi, 2-3 razy przejedzie po robocie i tyle. A ona jest dopiero robiona i ja ją nie poszanuję, a to jest droga do Czechii. Pobocza połamana od tego. Poszło jest bardzo dużo. Nie dziwi się, jak po prostu ktoś wjeżdża w tą drogę, jedzie tam 200 metrów i to drzewo, czy tam co to by nie było, zostaje. To ja sobie przejadę teraz. Która jest na Budaki, czy na ten, on jedzie sobie tutaj i spowiem na skróty, jeśli ja mówiłem gościowi, nie jedź tędy, bo po prostu nie chce nikt robić jest tego. Jest pod stańczykiem jest znak? Jest. No 3 tony. Z drugiej strony jest to. Ale z drugiej strony jest 10. 10. 10. 10. 10. 10 pod 8. Choćby było 10, to taki ja słaby ma ponad 40. Jest 3. Ale to jest jakaś niespójność. Jeżeli z tej strony jest 10, a w tej 3, no to wychodzi, nie tak. Na jednym drodze jest 3. No. No. Nie ma. Proszę państwa. Na chwilę obecną, żeby przeprowadzić rozmowę, ewentualnie pouczyć tego kierowcę.
nie karać, natomiast jeżeli nie przyniesie skutku, to zazwyczaj pojeżdżą, ja nie mówię na swoich kierowców, bo zazwyczaj pojeżdżą nawet z Nowego Sącza, którzy znają ten i znają skróty, bo to nie skróty jak gdyby. Wniosek jest taki, swoich nie karać, tych chłopców. Nie, no tak się nie da. Swoich pouczać. Tak się nie da. Natomiast mówię, no w tamtym pojawi się tam radiowóz, który na tej drodze, co pan mówi. Tak, tak szczerze, bo najciekawsze było to, że... ja tu nie mówię, że stuchowany stoi drogówka, trzyma osobowy, a gość przejeżdża całym składem, dreszcze mi poszedł po plerach, normalnie. Całym składem kręci, no i żeby zatrzymać się, no szefu pokaż no tę fakturkę, gdzie to jest, gdzie to wiedziesz, nie? No pod Bogiem no, stoi drogówka, osobówkę trzyma, a gość wali 40-kilowy... No, 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 ja już tamtym. Jedna sprawa, jedna sprawa jeszcze jest bardzo ważna teraz, takie coś jak wyrzucanie reklam, przejeżdża samochodzik co drugi dzień, idę każdy mostu, myk, taki rulonik z reklamami. No może by to coś zrobić. Przecież miński pan panowie. Ewidentnie każdy, znaczy każdy gość, który tam ma umowę z nim, wyjeżdża przez okienko myk, musi mu na miejsce dojść do bramki i to było. Do skrzynki wrzucić. No, po prostu trzeba wziąć i zobaczyć, kto ten, na tych ulotkach jest. Oni mają podpisaną umowę z danymi firmami, które rozwożą te ulotki i zwrócić im uwagę, żeby po prostu nie wyrzucać, tylko jeżeli chcą zostawiać ulotkę, to w sposób albo gdzieś w ogrodzeniu, żeby po prostu nie zaświecać i tyle. No, taki problem był w blokach w Tarnowie, że po prostu wyrzucali gdzieś, dopóki ktoś się nie poślizgnął na tej ulotce i teraz nie ma tak, że na wycieraczkach gdzieś kładą, tylko albo przypinają do klamki, do drzwi, albo do skrzynek wrzucają. Tam jeszcze... Tam nie, to nie do pana. No ja dziękuję bardzo. My również dziękujemy za obecność, za wyjaśnienie. Do widzenia. Ja mam jeszcze taką sprawę. Koło byłego wojska sportowego jest takie duże drzewo, które już jest ładnie podmyte i ono tak zaczyna się ładnie nachylać. I kto to ma usunąć albo coś, żeby nie narobił? Kto graniczy z tą działką z wodą? Czyja jest? Moja. Proszę usiąść. No, bo nie, no bo faktycznie ono coraz to bardziej podmyte i no się kładzie. Proszę usiąść. Jest jeszcze jedna sprawa, na przykład oświetlenie wzdłuż drogi. To jest gminne. To już dłuższy czas nie świeci lampa tutaj poniżej na wprost Izydora Liszki. Na którym słupie wziąłeś albo bezpośrednio zadzwonić albo do nas i my to będziemy dalej. Żeby to było usunięte. To proszę nas, jak świecą lampy, to telefon do urzędu poprosić. Do 26 pani Magda poszuka i zgłasza się, że dzisiaj nie rozmawiałem. No, chciałem się to zapytać, czy ta droga, która robiona była tam na Skierni, czy ona jest odebrana? No właśnie, to jest pytanie. Czy ona jest odebrana, no, w sensie zakończenia prac? To jest tablica wisi tam, jest tablica. Ja drogi nie robiłem, robię wykonawca. Są zastrzeżenia, będziemy, że tak powiem, składać reklamę. No trzeba. Bo teraz mówię, ja są proszę, że teraz nie jechałem, bo ona robiona w zimie przed samym śniegiem, bo to robiona szybko. Żeby tą drogę zrobić, tak? Mieliśmy do wyboru, panowie, żebyście wiedzieli wszyscy. Do wyboru. Albo ta droga idzie do Zagniczyna, albo ta droga będzie robiona w Rybnicach, tak? Znaczy tutaj ten kawałek, tak? I walczyłem, jak będzie to zrobione. Jak jest źle zrobione, to oczywiście będziemy reklamować, tak? Bo cały czas droga, ta, co jest naprawiana na Róbcze, ona nie jest zrobiona ze środków powiatowych, tylko z reklamacji, tak? Jest gwarancja, 3 lata będą naprawiać coś. To tam trzeba by się przejechać na przykład, no bo to by wniosek wejść. Ta droga, no to robił nie firma, robiła to by robił, no bo jeszcze burmistrz, burmistrzem Niemcy, że Niemcy nie da się, no jeżdżą, czy nie wierzają, że to ma. Jakby Niemcy zrobili tą drogę, to tam można jechać by było czołgami, można jechać by, a tutaj zima, no i już jest połamany ten asfalt. A tam co poszerzali, na troszeczkę poszerzali, to grzebną jak kura pazurami, przecież ja obserwowałem tą robotę i ich robotę. Przecież złamane jest wszystko, podniesione, rozsypuje się. Takie broje, jak oni to robili, zamarzło
i później powiedziałem, to będą naprawiać. To widzę, no, ale to ktoś musi zgłosić. Będzie zgłoszona na pewno. Dobra. To po drugie wysypaszka, jeszcze kamień na samym zakręcie. Co chwila ktoś rozsypuje na tym łuku kamienia. A to na, a jak ona zabije? Nie wysprzątane, coś się tam zabije, no, przecież, to coś... No przecież tam to właśnie na góry, co się skręca, no. Jak oni to zostawili, no to gdzie ludzie? Ale jakie łusko, chciałbym sobie zbierzyć, nie ciężko jechać. No ja nie wiem. Na pewno zgłosimy, w ramach reklamacji będą musieli poprawić. Przecież to jakiś, jak jest rozjazd, to jakoś się powinno być wykończone, zakończone. Ale mamy taki sam problem, proszę Państwa. Problem jest, bo o to się łączy z sprawą gminną, to samo mamy w Kowalowej, tak? To my już dyskutowali w Kowalowej. Musi się dogadać drogownik z gminy, z drogownictwem z Tarnowa i ten kawałek zrobić, bo my nie możemy zrobić na terenie gminy, a gmina nie może zrobić na terenie powiatu. Muszą być uzgodnienia zrobione. A to było za szybko, zrobione, ale jest u nas zrobione. Będziemy reklamować. No to właśnie. Proszę bardzo. Ja chciałem jeszcze raz z tą drogą. Z tą drogą jak jest, no bo jest tak, że jak są tym po dziadku, po Marcinku, jak to dzielił to pole, to ta droga była wyłączona z pola. To była droga, ma inny numer, inna jest, to znaczy jest numer działki drogi tam skoro 647, a pola jest 645. Przykładowo, bo tak jest na mapach. I to jest księga wieczysty wciągnięte i droga jest wyłączona całkiem z pola. I droga, jak pamiętam, i dziadek już nie żyje prawie 50 lat i jeździł i wyjeździli i takie problemy są już to, że się może ze 20 lat tą drogą. Jaka była droga szeroka? Popatrzeć na Szczepka, Staszka, co graniczy ze mną. Na zimę zawsze odłoży. Jeszcze przejdzie kołem, żeby woda na pole jeszcze na dom jeszcze. Przejdzie kołem, zrobi, nie ma problemu z nim. I droga była szeroka i było w porządku. Dzisiaj jest taka droga, jaka jest. Miesiek kusek dał ze swojego pola na całą, bo już wie, na całą długość. On koło do samej góry, bo brzęczek nie dał zasypać we włosu. Potrafił dać Miesiek, gmina zrobiła tam drogę, zrobiła. I tutaj ja nie mówię, żeby tu robić hasztaku. Dać ten na razie te dwa auta kamierze tam wysypać do góry, bo tam jest tragedia. Tam jest tragedia, jak ktoś auta nie będę zostawiał przy drodze, zostaje gdzieś tam porusali auto, to krótko mi płaty, czy ja nie będę płacił ubezpieczenia za auto, jeżeli później można auto postawić. Czy to można zrobić? Można przyjechać do pracy, jak ja nie rozumiem. Czy to jest wszystko na ruch? Ani Jurek nie będzie ze sobą, ani ja nie będę z nami. Ja nie będę nikomu nic nie wziąłem, to i tobie nie wezmę. No nie, ale nie jest złośliwość. Ja nie mówię. Ja nie jestem złośliwy, bo mówię, sprowadziłem komisję, starałem się doprowadzić do zgody. Nie udało mi się, tyle trudno, ale to nie jest mojej winy. Bo oni się w życiu nie zgodzą, bo to są ludzie niezgodni. To niech ci opowie przyszedł, jak faceta był przypomni. Dobrze, że pan poszedł na ogody, bo by się nie uchylili nawet. Tak, no. Jeszcze mam jedną ważną sprawę. Szanowni Państwo, prowadziłem jako sołtys z waszego, że tak powiem, nominowania sprawę o unieważnienie pozwolenia na odwiew. Sąd administracyjny, Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił mi tę skargę. Z powodu tego, że jako sołtys nie mam zdolności sądowej. Nie, on jest, no, nie ma zdolności sądowości. Także sprawa zostaje tak jak była. To jest taka informacja bardzo ważna. To wygląda dokumentacja związana z tym. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Pozwolenie jest aktualne pewnie, bo sprawa się zakończyła na etapie Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Kto z Państwa ma jeszcze jakieś tematy? Bardzo proszę. Ja tylko chcę jeszcze dostanę ten kamień do wielki. Nie chcę więcej nic wiedzieć. Stąd nawet jeszcze tam pewno wielki wielki. To mnie nie obchodzi. Ja chcę, żeby auto do domu dojechać, bo różnie w życiu bywa. Panie Kroczak. Ja prowadzę zebranie nie tylko dla pana Kroczaka, dla wszystkich mieszkańców Woli Lubelskiej. To my też chcemy asfalt. Uczestniczą. Ja nie mówię o asfalcie. Całka kamienia problem rozwiązany. Państwo burmistrzowie i inni ludzie. To jest zebranie w związku z państwem Kroczakowie, tylko to jest zebranie ogólnowiejskie. Ja rozumiem, a trzeba na ogólnowe zebranie na takim, co powiecie, co niech ludzie wiedzą, jaka to jest. To wszystko tu było powiedziane. A może kiedy telewizja rozłoży sprawę?
Może, lecz, a prawdopodobnie z tą drogą to... Jest taka sytuacja, jeżeli chodzi o tą drogę zgody, byliśmy tam z panem Mikrutem na tej drodze, pierwsze rowy, szanowanie rowów, bo tam w tą drogę było dość dużo zainwestowane i sobie przywołać. Ostatnio było 3 samochody, co roku tam dbamy o tą drogę, musi być wykonany rów i muszą te rowy być szanowane. Robić rowy z jednej i z drugiej strony. Z jednej i z drugiej strony, konkretne... Jak się bierze na kokosz, na tej pierwszym poziomie, w prawo, Lubcze. I tam jeszcze jest taka sugestia mieszkańców Unii Lubelskiej, żeby część tego kamienia z Lubczy, bo tam jest, bo tam jest dwa numery lubeckie, które korzystają z dobrodziejstwa drogi. Cztery jest. Jest kurek i jest pancerz jeszcze. Do kurka to muszę. Jest taka sprawa. Szanowni mieszkańcy, my ten kamień wysypujemy na terenie Woli Lubeckiej i nikt nam tego nie kazuje z Lubczy wysypywać. Dbamy o własny mieszkań. A że oni to jest droga gminna i jadą, nikt ich nie zatrzyma. No i nie, tyle. Ale jakby dołożyli, ale trochę to fajnie wychodzi. A my też przez noc jedziemy do Dębicy. Tam jest problem dość duży, bo tam pancerz mieszka na samym dole i kurek. Tam są ludzie już starsi i to jest problem bardzo duży. I tam ta droga jest od Zapiecka od was, albo od to, co Szpak kupił przez górę. Nie? Tak czy siak do nich dojechać nie można, tam jeden drugiemu mimo też nie chcą ustąpić, bo ja chciałem zrobić tu od Zapiecka na dół, kawałek tam zaczęliśmy robić fosę, tamten dom był do sprzedania, sprzedali już go? Nie. No to tamten dom, ta kobieta chyba została wzięta przez córkę, czy nie wiem, czy żyje. Pancerza. Nie, pancerz jest i kurek, nie? Pancerz jest wcześniej, a kurek jest dalej. Kurek miał tam niepełnosprawną osobę. Tak, nie żyje już ten. Nie żyje. Została sama. No jest, powiem tak, jak tam się wydarzy coś, to będziemy mieć wszyscy na sumieniu, bo tam rzeczywiście jest dość odległy teren, żeby nie powiedzieć, że okolica ładna, tylko że... Pani ta droga na Puszczy Górę będzie kiedyś zrobiona, czy nie będzie? To pani Burmistrz. Pani Burmistrz, ta droga 84. To nie ode mnie zależy, pani Burmistrz. To dobrze wiem. To kurwa 5 numerów jest, to ma gminy. Nie ja decyduję, gdzie będą drogi. Kto z państwa jeszcze ma coś? Bardzo proszę. Już, ja gaszę. Tyle, wobec tego, wyczerpania tematów, zamykam dzisiejsze zebranie. Wszystkim serdecznie dziękuję za obecność.